Panie trenerze, dziś rozegraliśmy kolejny sparing, zwycięski 2-1 z Polonią Bytom. Jak pan oceni ten mecz? Tak, bardzo dobrze, że taki sparing się nam udał zagrać, załatwić. Bo był to inny styl gry, niż na który jsme byli do tej pory przyzwyczajeni. To znaczy totalna obrona, środkowe tercje a strefy a tercji w ataku. Takže jsme potrénovali, albo závodníci zobačili, co nás čeká v lidze, jaké styl hry, ne tylko Bytom, ale napevno i nezespoli Bendograd. A musíme poprostu na to popatřit, vyťahnout vňosky a na také zespoli, které Bendou tylko bronit. Poprostu musíme trpělivě hrát, musíme zodpovědně hrát, šanovat každou situaci bez faulu. Pravidla se změnily, vidět, že sendiově začali trošičku jinak sendiovat. Tak samo to bude bardzo vážné na počátku ligy, kdy bude dužo převák a ty převáky budou decidovat o vynikách, takže i nad tím elementem je třeba dále pracovat. Skład drużyny powoli się klaruje. Kontrakt z klubem podpisał obrońca Adrian Gajor. Dlaczego zdecydował się pan na tego zawodnika? Bardzo dobrze zwroty na liczbach obrońcy. Fizycznie, fizycznie a przegląd dobra strzela. Wiadomo, brakuje mu wygrania, zgrania a wygrania, to znaczy ogrania w meczach, ale bardzo perspektywiczny zawodnik. W czwartek zagramy ostatni sparing z Liptowskim Mikołaszem. Czy będzie to taka próba generalna przed meczem o Superpuchar i nowym sezonem? No jest to ostatni sparing. Wiadomo, będą chcieli już próbować skład taki, jaki wyjdzie we środę. Bardzo wymagający sprzeciwnik. Pokażę po prostu, na jakim etapie zmie.